Taki to może specjalny i może najdłuższy rozdział mojego życia. Wszystko zaczęło się od Kawki, które nazwałem Kasia. Miałem może 7, a może 8 lat, kiedy ją znalazłem. Była ledwo żywa, za wcześnie wypadła z gniazda, nie umiała jeszcze latać, nie umiała zdobywać pokarmu. Zastąpiłem jej rodziców. Taki był początek mojej pasji hodowcy. Od tego czasu, ilekroć znalazłem niezdolne do samodzielnego życia zwierzę, młode lub pokaleczone, tylekroć przywracałem je do świata żywych. Mój dom stał się azylem dla takich zwierząt i wszyscy okoliczni ludzie o tym wiedzieli. Niejednokrotnie przynosząc mi piskręta wypadnięte z gniazda, ptaki ze swichniętymi skrzydłami. Spośród oswojonych domowników pamiętam szpaka, który nauczył się mówić moim głosem. Rajek, tak miał na imię. Śpiewając swoją szpasię piosenkę, równocześnie wołał Krystyna lub Marysiu. Bywało też i tak, że mój kuzyn informował żonę, że ją woła. Żona przychodziła, pytając się, czego chce. I okazało się, że to wołał Rajek. Innym domownikiem żyjącym na wolności był kruk, Kuba. Musiał uważać się za członka rodziny, bo wyraźnie cieszył się, widząc mnie lub żonę, po dłuższej nieobecności. Rozkładał przy tym ogon i skrzydła, wydając dziwny do określenia głos. W trakcie hodowli dzikich zwierząt robiłem rozmaite doświadczenia. Wielokrotnie w moim ogrodzie dzikie kaczki, krzyżówki wyprowadzałem młode. Wiele moich obserwacji jest identycznych jak znanego austriackiego psychologa profesora Konrada Lorenza. Część obserwacji opisałem, publikując w czasopismach przyrodniczych. Widzicie Państwo czerwonego gila, a obok czarnego, odpowiednio karmiąc i zmieniając pożywienie, z czerwonego gila otrzymałem czarnego. Ptaki w niewoli u mnie żyły bardzo długo i sądzę, że nie tęskniły za wolnością. Pamiętam dwa z nich, Gila i Ziembę Jer, wybrały wolność. Obydwa ptaki wróciły wiosną w maju. Jer wrócił do woliery, a Gil wszedł do otwartej klatki. Po numerach obrączkach na nogach zorientowałem się, że były to te same, które poleciały w jesieni w świat. Ptaki, które u mnie skończyły życie, czarny gil, podobnie jak wszystkie inne martwe ptaki przynoszone mi przez miejscową ludność, przeparowały. I tak powstał zbiór, który Państwo widzicie. Posiadam kilka rzadkości, jak strzeloną na rzece Białej kaczkę Edredona, mieszkańca dalekiej północy, a także przyniesione mi przez różnych ludzi, myśliwych, służbę leśną, błotniaka, ślepowrona, gadożera, który zresztą jakiś czas również należał do domowników. Będąc z racji mojego zawodu związany ściśle z przyrodą, obserwowałem ptaki przez całe moje życie. Wszystkie obserwacje oraz zgromadzony zbiór dały podstawę do opracowania fauny ptaków w zachodniej części Pogórza Ciężkiewieckiego. Wykazałem w tym rejonie zostałych stwierdzonych 147 gatunków ptaków, w tym 101 gatunków lęgowych. Ponieważ było to w jakimś sensie z upełnieniem białej plamy na mapie rozdzielenia ptaków Polski, opracowanie to było pracą doktorską, którą obroniłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1977. Niejako przedłużeniem mojego zainteresowania ptakami jest praca mojej córki, Teresy. Jest ona ornitologiem w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Oświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest dziś jedyną specjalistką ptaków w Korei Północnej.